Zawsze, kiedy przechadzam się po lesie w poszukiwaniu surowców zielarskich i obserwuję to, co się tutaj dzieje, a dzieje się bardzo dużo, kiedy patrzę na to, jak wyglądają drzewa i rośliny wokół, to zawsze zastanawiam się, jaką historię one w sobie kryją. Wygląd niektórych drzew jest tak niezwykły, że aż dziwne, że ludzie mijają je, nie zatrzymując się nawet na chwilę i nie zastanawiając nad tym, dlaczego ich wygląd odbiega od wyglądu innych drzew.